Zapraszam do kupienia koszulek z polonezami, które sam narysowałem. Kupując te koszulki, wspierasz mnie i rozwój mojego kanału. Zasubskrybuj mój kanał. No witam, z tej strony Oskar, końcówka lutego. Witam przy polonezie. No i jedziemy dzisiaj do mechanika zrobić parę rzeczy. Zaraz wsiądę do środka, powiem wam, co dzisiaj będziemy robić. No dobra, siedzę w środku, więc mogę tutaj sobie teraz swobodnie pogadać. Słuchajcie, jak widzieliście, jak oglądacie wszystkie moje filmy o polonezie, jeśli jesteście na bieżąco, regularnie wszystko oglądacie z remontu tego auta, no to wiecie, że była wymieniana uszczelka pod pokrywą zaworów. Nie wiem, bodajże to był wrzesień albo sierpień. W każdym razie nawet nie minęło, myślę, jeszcze pół roku. No nie wiem ile, no może 7 miesięcy. No i już cieknie. Już cieknie spod tej pokrywy zaworów. Zaraz wam pokażę, otworzymy maskę. Więc kupiłem nową uszczelkę. O co chodzi? Dlaczego cieknie? Co? Źle założona była? Źle dokręcona? Jakaś gówniana uszczelka. Zresztą kupiłem prawdopodobnie w tej samej firmie co wtedy, bo to chyba na Allegro, tylko tam jedna firma chyba sprzedaje. O co chodzi? Dlaczego cieknie? Jestem wściekły na to. I kolejna rzecz, która już była robiona bodajże w kwietniu 2020 roku. Był wymieniany pasek klinowy. Ten od wspomagania i ten od alternatora. Kupiłem nowy. Mimo, że był wymieniany, nawet jeszcze rok nie minął, chociaż tu jest napisane 5 lat gwarancji. 5 lat gwarancji. Widzisz, masz w kółku 5-year guarantee. 5 lat gwarancji, a już piszczy. Nowy pasek już piszczy. Jestem na to wściekły, wkurwiony, bo to się wydaje pieniądze na coś. Takie robią rzeczy. To jest firma Germany. Hanover Germany, niemiecka firma. Chociaż podejrzewam, że jak tu zaraz poszukam, to będzie, że made in China, ale nie, chyba engineered in Germany, czyli zrobiony chyba w Niemczech, więc niemiecki Continental. Już piszczy, zaraz mam nadzieję, że ruszymy, to zobaczycie jak piszczy i to tak tragicznie, że aż się boję, czy ja dojadę dzisiaj do tego mechanika. No tragedia, no 5 lat gwarancji, a już piszczy, i tak tragicznie piszczy, zaraz zobaczycie. No wydawanie pieniędzy na takie rzeczy. Ciekawy jestem, czy są jakieś inne firmy, które robią paski tutaj klinowe do polonezów, w sensie o takich wymiarach niż Continental, bo już tej firmie raczej nie chcę zaufać, zwłaszcza że jeszcze w czerwonym A2 Plus pasek pękł, wyobraźcie sobie to, pasek w czerwonym A2 Plusie pękł. Dobra, więc to wymienimy, zaraz wam pokażę, że jest wyciek tam pod pokrywą zaworów, pokażę wam też, że piszczy. No co tu jeszcze mamy dalej do zrobienia? No na pewno wstawić ten zamek do drzwi kierowcy, bo już mam tego dość, to już pokazywałem na jednym filmie, że go tutaj mam. O, razem z tym cięgnem. To sobie zaraz tutaj będziemy montować. Już tylko schowam i przeczytam wam listę rzeczy, bo mam listę ogólnie spisaną na telefonie, co tu jeszcze trzeba zrobić. No na pewno trzeba dach zrobić, bo tam już pokazywałem wielokrotnie, że jest... zaraz wyjdziemy na zewnątrz, to wam jeszcze dokładniej pokażę. Wymienić musimy zbiornik na płyn do wycieraczek, ponieważ jest pęknięty. To ja zobaczyłem dopiero jakiś czas temu, po prostu gdy nalewałem sobie płynu do wycieraczek, to patrzę, kurde, kałuża pod samochodem jest. No to pojechałem na szrot, tam gdzie ten A2 Plus stał, ten szary A2 Plus, kupiłem drugi zbiorniczek, wymienimy go, bo po prostu ja też tak nie mogę jeździć, mimo że jeszcze mam jakiś płyn i całkowicie nie wyciek, jak jadę sobie, to sobie pryskam tutaj na wycieraczki. Co tu jeszcze? No i jeszcze z takich dupereli, drobiazgów, no to jeszcze tutaj po prostu wymienić żarówki, po prostu żeby to było podświetlone. Elegancko. Bo to się chyba podświetla, ale to sprawdzimy. Ten przycisk na pewno się podświetla. Ten może nie, bo w sumie nie pamiętam, o ile w ogóle ma żarówkę. Ten jest do włączania, tutaj dorobiony przez poprzedniego właściciela do włączania wentylatora, ale nie wiem, czy on ma żarówkę. Jeśli ma, no to będzie można sobie tam wstawić, tak? Te już pokazywałem, że już wszystkie się podświetlają, tak? No i podłogę. Słuchajcie, jeszcze podłogę trzeba będzie zrobić, ale to już z Danielem będziemy robić. No on będzie robił, ja jemu zapłaciłem na wiosnę, więc jak te śniegi wszystkie, zobaczcie ile tego śniegu jeszcze leży. Jest końcówka lutego, dzisiaj jest. Gdy to nagrywam, zaraz wam powiem, który lutego. Dzisiaj jest 22 lutego, więc zobaczcie ile śniegu jeszcze leży. No po prostu jeszcze czekam na tę odwilż. No już na szczęście lodu nie ma, widzicie, jest jeszcze tylko błoto pośniegowe, no ale jeszcze trzeba poczekać, aż będzie cieplej. No i Daniel będzie mi robił tę podłogę.
Ja zobaczę, czy to jeszcze coś, czy jeszcze czegoś nie wymieniłem. A, i wykładzinę jeszcze trzeba będzie wyprać. Tę tutaj. Ponieważ, no nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale ona jest tak ufajdana, tak ciemna. No chyba nawet widać, że tu jest jaśniejsze, tu jest ciemniejsze, ale w ogóle mimo wszystko ona jest cała usyfiona, więc czas najwyższy ją wyprać. Stąd też syf jakiś, wiadomo, się z wycieraczki spływa, zbiera. Dobra, jadę tam. A teraz jak ruszymy, to wam pokażę, jak piszczy pasek. A, i jeszcze wyjdźmy na chwilę na zewnątrz, pokażę wam, że trzeba dach zrobić i że jest wyciek pod pokrywą tutaj zaworów. No. Więc tutaj trzeba sobie maskę otworzyć. Dobra, idziemy tam na zewnątrz. No dobra, jesteśmy przy silniku i proszę zwrócić uwagę. Wymieniana była uszczelka, a już jest dookoła mokro. O co to chodzi? Dlaczego tak się dzieje? Uszczelka niedobra, źle dociśnięte było, czy po prostu tak jest w polonezach? No tak nie może być, trzeba to zrobić, nie wiem, może po prostu trzeba będzie... Zobaczymy, porozmawiam z mechanikiem, profesjonalistą, zobaczymy co on powie, może trzeba to jakoś dokleić czy coś. Nie wiem, jakimś klejem jeszcze, żeby to bardziej uszczelniło. No a tutaj, tak jak już pokazywałem, dzieje się takie coś. Są jakieś purchle, niepurchle. No więc pozbędziemy się tego w końcu. Zbierałem pieniądze, to zrobimy to. Tak samo tu. No i ten słupek prawdopodobnie też, no przecież nie zostawię słupka, gdy to będzie zrobione. No i z tyłu, nie wiem czy też to będzie widać, ale postaram się pokazać. Tutaj, o. Proszę zwrócić uwagę. Coś tam trochę się zbiera z tyłu, ale to tragedii znowuż nie ma, no ale trzeba to zrobić. Dobra, to teraz ruszamy, ja wam pokażę, jak piszczy pasek, żeby po prostu aż strach jechać. Wstyd jechać. Wstyd jechać po prostu. No zobaczmy. Wiadomo, że odpali, no ale pokażę wam, że odpala bez problemu. No trochę dłużej to zajęło niż normalnie, ale działa, działa. Światła. I będziemy jechać. Słuchajcie, jak piszczy. Dwójka. Jak dwójkę wbiłem, to przestało piszczeć. Ale nie, dalej. No nie, no wstyd jechać. Muszę puścić gaz. I dopiero jak dodaję znowu gazu, no to przestaje piszczeć. Chociaż nie do końca, no. Tragedia jakaś totalna. Co to za paski robią? No, to aż wstyd jechać. Słuchajcie, po drodze jeszcze zajadę sobie na myjnię. Po prostu, żeby go wymyć. Żeby nie jechać do mechanika takim syfem. Zaraz wjeżdżamy tam. No dobra, polonez elegancko wymyty. Tak trzeba dbać o samochody. No to jedziemy dalej. No słuchajcie, jak zwykle byłem tutaj na poczcie wysłać paczki i zawsze jak tutaj idę na pocztę, tu mijam tego poloneza, który tu stoi. Taki starszy pan nim jeździ. Kiedyś był taksówkarzem i ten polonez jeździł na taksówce. Teraz rzadko nim jeździ. Jeszcze jak widać na czarnych blachach. Dobra, kolejny raz odpalamy, ruszamy dzisiaj. Już teraz ostatecznie w miejsce docelowe, czyli do mechanika. No, już jak teraz, drugi raz czy trzeci raz dzisiaj odpala, to już normalnie. Dobra, kamera na bok, bo muszę prowadzić. Bardzo lubię ten samochód, bardzo, 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 jest bardzo fajny. Tutaj patrzcie, co jedzie. UAZ! No dobra, jesteśmy w warsztacie.
No, jestem ogólnie ciekawy, jak będzie wyglądało zdejmowanie tej podsufitki. Na razie jeszcze tutaj... Śruba to na dwóch, także... A kto będzie kręcił? Bruno. Tak? No, tak. Jak nic, trzeba Mirka zaprosić, bo widzisz, tutaj się nic nie może... To Mirek będzie kręcił. No. To jego specjalność. No tak, no. Jakby kręcił, tak kręcił, ale by coś tam wykręcił. Dobra, dobra, no dawaj, dawaj. Ja chcę zobaczyć ogólnie, czy się świeci. Jakbyś mógł teraz przy okazji włączyć, zobaczyć, czy jest jedna lampka, czy dwie się palą. No w ogóle się nie palą. Bo akumulator włączył. Aha, no bo chciałem sprawdzić. Weź klamę załóż, to zobaczymy. No dobra, bo ja chciałem zobaczyć, czy się pali jedna żarówka, czy dwie przy okazji. No dobra. I? Dwie, tak? No więc to też tak dla tych, którzy pisali, że mi się pali jedna i za ciemno jest. Nie, po prostu są dwie i to jest... są słabe po prostu. Przepalone być mało. A można sobie kupić jakieś inne, mocniejsze tutaj? Pewnie tak. Dobra, to kiedyś tam pomyślimy, no. A to potem ci klosz wytopi. No też tak może być, on już się nagrzewa nawet od tych dwóch tutaj. Także... No nie wiem, czy to dobry pomysł, no. Nie, nie dobry. Bywałeś takie polona z wytopioną kloszą, bo komuś ciemno było. Tak? Widziałeś? No. No dobra, będziemy zaraz zdejmować podsufitkę. Po raz pierwszy też to widzę, jak to jest zrobione. Tutaj te wygłuszenie to chyba przyklejone jest na stałe do tej podsufitki, na to wygląda. O, i dach, goły dach. Chyba jedyne miejsce, gdzie jeszcze nie skorodowało w tym polonezie. Chociaż pewnie tutaj by się znalazło jakąś kropeczkę, ale to nic, ja tak sobie żartuję tak. No dobra, to podsufitka zdjęta, zaraz zobaczymy, chyba przez... O właśnie, przez bagażnik trzeba wyciągnąć, inaczej się chyba nie da. No dobra, ja chciałem jeszcze tylko zobaczyć, czy ją warto wyprać. No można by było, tylko nie wiem, czy dzisiaj. Znaczy, na pewno nie dzisiaj, ale podczas tego zdjęcia. No zaraz pomyślę, zobaczymy. No na pewno łatwiej, bo nie trzeba będzie drugi raz ściągać, tak naprawdę. Łatwiej, bo na suficie to ci ręce zabolą. No dobra, to na razie jeszcze tutaj uszczelka od środka i zaraz będziemy wyciągać szybę. Znaczy wyciągać to. Nie ja na pewno będę wyciągał, tylko tutaj Andrzej będzie wyciągał. Teraz jest dobre światło, więc proszę zwrócić uwagę tutaj, jak to biednie wygląda. Tutaj jaki purchel jest. To trzeba zrobić, ale nie wiem, czy już to pokazywałem na filmie kiedyś. Ten dach już był kiedyś malowany. Zwróćcie uwagę tutaj na taki ślad. O. Ktoś już kiedyś coś tutaj robił. Dalej nie był malowany, ale tutaj ktoś zrobił taką słabą, takie słabe przejście. Widzicie całą tę linię, która idzie tutaj. Słabo, słabo to wygląda. No, no i słabo to ktoś zrobił, skoro znowu rdza wylazła. Więc czas najwyższy tutaj to zrobić. Po prostu będzie woda kapała do środka. A tego chyba byśmy nie chcieli. Nie, odwodniało. No dobra, troszeczkę powolutku uszczelka schodzi. Nawet nie wiedziałem, że rdza będzie tutaj pod spodem. No dobra, zobaczymy, co będzie dalej. No i szyba poszła. Nie ma, trzeba będzie nową. No dobra, jebać to. Tam popychać. Dobra, szyba poszła. Syf nieziemski. Czas najwyższy to zrobić po prostu.
Tragedia tutaj ogólnie jest, o, tragedia. A tak mało do szczęścia brakowało. O, zobaczcie, co tutaj się fajnego dzieje. No nie, no to tragedia tutaj, może trzeba będzie faktycznie spawać. Albo ten słupek faktycznie wyciąć, tak jak ty mówisz, z jakiegoś polena za zaszrotu. Tragedia tutaj. Czas najwyższy to było zrobić. Tutaj to zakażenia można dostać, jak dotkniesz palcem. Polonez. Polski. Jak to był ten żart, czekaj, że mówi rdza do rdzy albo do metalu, że poloneza czas zacząć. Jak majster z majstrem mi dał robić coś, no. Naprawić polonezę, to mówię, dobra, pora zacząć polonezę, powiedział bardzo, bardzo. Tak. Tutaj woda kapie, mokro. Czas najwyższy to było wyciągnąć, wymienić, bo dramat po prostu. Trochę aż mi głupio, że tyle z tym zwlekałem, ale no zawsze, nie zawsze kasa jest. Na szczęście jeszcze jest to do odratowania. Będziesz miał szybę papierową. Czemu teraz szpachli ma tutaj? No, szpachlowali. Dziury. No.
mówisz? Zdarzyliśmy do zdrowienia. Aha. To jest dramat musiał być z tym dachem kiedyś. Skoro aż tyle dziur. Nie, no dramat. Może dach lepiej nowy kupić. To poproszę na wysłać dach. Tak. Bardzo chętnie. Druciana do usunięcia tutaj syfu z tych dziur. Także dla zobaczenia, co się dzieje tam. No tak, czy dziur nie będzie na wylot, o to ci chodzi, tak? Czy to nie są dziury wylotne, te wszystkie rzeczy? No. Andrzej mówi, że na pograniczu dziury już to jest, tak?
już. Polonez, pierwsza krew. Rambo, pierwsza krew. Andrzej, jak się czujesz? Mdlaję. Chociaż tego nie przykleił. I mówiłeś, że w Borowiczu te metalowe to się ciężej ściąga, tak? One są metalowe, zatrzaskiwane. Jest wytrzasnąć, no jeszcze, ale potem założyć ciężej. Aha. A tu są gumowe, tak? Plastikowe. A, plastikowe. Ciekawe, czy tu się rdza nie zbiera, już też zobaczę. Ale nie, tutaj nie ma. Tutaj tylko brudno jest. Właściciel taki jest. No. Rękodzieło ludowe czeka. Proszę zwrócić uwagę, zrobiły się dwie małe dziurki, te tutaj po prawej stronie, a ta po lewej to po prostu tutaj fabryka, ponieważ tutaj z tego co czytałem palcem się jakąś taką pastę czy coś takiego nakładało. Więc to będzie zasłonięte dzisiaj też jakąś pastą, znaczy no nie dzisiaj tylko później, no ale podczas tego remontu. No dobra, teraz środek antykorozyjny, APP stop, air stop. No zobaczymy jak to podziała. A i tutaj się wlewa. No zobaczymy. I to od razu działa czy? Po czasie, rozumiem, bo myślałem, że od razu efekty nagramy. Tak szybko się nie utlenia. Trochę już zaczyna być brązowe, rusza trochę, nie? Ale to tak do jutra. Mhm. Czyli rozumiem, te czarne ślady znikną w ogóle całkiem, tak? Aha. No rzeczywiście, trochę już kolor jakiś widać, no ciemny, brązowy, no ale to trzeba poczekać, no. Nie wiem, czy nawet na kamerze to widać. Może trochę. No wiem, że chujowo wyjąć i chujowo włożyć, no. No dobra. Lubiłem to w polonezach i dużych kwiatach. I w malutach. Jeden chuj. No dobra, teraz wstawianie zamka. Nie tylko tutaj bębenka, ponieważ... No miałem kiedyś, ale gdzieś mi podczas jazdy wypadł. No to nic. No ale nawet nie o to chodzi, bo... Już ja to pokazywałem wiele razy na filmie, ale... No, po prostu bolec nie wchodzi do góry, nie wchodzi do dołu i... Samochód cały czas stoi na parkingu otwarty, no to trzeba w końcu wstawić zamek. Są głośniki jednak? Dobra. Dlaczego one nie działają? To są w tym stanie. W takim stanie, no to może rzeczywiście. Albo do radia nie są może podłączone. Może być tak. Fajnie są, fajnie są. Już pan zadowolony. Jezu, jaki to piękny samochód. Pięknie to ktoś konserwacji najewo. Mówisz o oleju, tak? A nie, to o tej, a to nie. To jest fluidum, który wysycha. Aha, no. A potem się łuszczy. Aha. O, tu już jest wyschnięte.
No to, to wiem. Mów. No mów, nie, co Andrzej. Mówisz, panie, co? Co hodujesz tutaj, panie, w tym polonezie? Coś tam... Co to jest, powiedz? Się zarazić tym można, panie. Po podwyżkę, proszę. Panie. I kluczyk. Masz, byś miał obrączkę dla dziewczyny coś, albo zaręczynowe. Ale fajnie. Co, pasi? Niech nie powiem co. No, pasuje. Panie, tu ile rdzy jest. Czy drzwi będzie malować? Zakryj się, panie ocyk. No. I nie ma. Nie, rdzy nie ma. Będziesz pan zadowolony, panie. Powinieneś Mirka zaprosić do kręcenia tego, to byłoby śmiesznie. Panie Mirosławie, wołamy. Kup koszulkę z polonezem. Kup koszulkę z Mirosławem. Kup koszulkę z Ikarusem Mirosława. No tak się twoje filmy zaczynają, więc tak. Ale to albo kup czapkę Mirosława. Z tam do klubu gejowskiego. To działa? Działa. O. I tak ma być. W końcu będzie auto zamknięte na parkingu, a nie, że ja się nie mogę spać, że ktoś mi wlezie do auta. Państwo. Super, dziękuję bardzo. Kluczyk tylko, ja niestety. Sam pan składa się. Niestety kluczyk tylko inny, ale no to już trudno, no. Lepsze to niż żeby w ogóle było otwarte. Resztę pan sam składasz. No dobra, słuchajcie, ja w tym czasie będę był pod sufitkę zdjętą, ponieważ jak widać jest trochę oświetlona, są jakieś ślady, nie ślady, najgorsze tutaj pod tymi osłonami od słońca. Prawdopodobnie ktoś tym samochodem jeździł, kto palił papierosy, więc takim tutaj środkiem, zwykłą szmatą też z płynem, no a potem odsysanie odkurzaczem. I tak samo jak i te fotele braliśmy tam parę miesięcy temu. Już po samym pryśnięciu proszę zwrócić uwagę, jaki kolor wody jest. A teraz zabieramy się za szorowanko. Jeszcze jakąś taką piankę dostałem tutaj od właściciela tego zakładu. Można niedługo dziewczyny zapraszać do tego poloneza. Podrywać dziewczyny na poloneza. Będzie taki czyściutki. Proszę, jaka woda. Czyściutka była pod sufitka, co? Jeszcze raz idę. Przepłuczę to, wleję jeszcze. Idę jeszcze raz trochę tutaj przetrzeć. Czyściutka była, co? O, tego się nie spodziewałem, że będzie folią owinięty. Bo dach będzie oczywiście tylko malowany. Aha, na razie podkład tylko, tak? No dobra, włączamy odkurzacz. Thank you.
uwagę, ile sypu wciąga. Piana i syp. Widzicie to? O, ile sypu. I sobie na to. Pokażę wam jeszcze często, co zobaczcie, jest ciemne tutaj i ile sypu wyciąga, o. No słuchajcie, trochę wymyło, ale jeszcze idealnie nie jest, więc jeszcze jedną warstwę dam tego. Może będzie lepiej. Najgorzej po prostu, że są jakieś takie rysy, ślady, ale to już było. Po prostu ktoś tu prawdopodobnie coś wkładał do samochodu, zahaczył i takie rysy pozostawały. No ale na pewno jest jaśniejszy kolor niż był. Jeszcze gdzieniegdzie jest po prostu mokre, dlatego bywa ciemne. No i także jeszcze jedna warstwa i zobaczymy. No dobra. Drugie czyszczenie było, no można by je było jeszcze trzeci czy czwarty raz, no ale idealnie nigdy nie będzie. Jeszcze gdzieniegdzie jest ciemne, to prawdopodobnie jest mokre. Ale no, na pewno jest lepiej niż było. No wodę przed chwilą wylałem, mało była czarna, ciemna, więc można by było jeszcze raz spróbować. No zobaczymy, ewentualnie jak wyschnie i nie będzie zmian, to wtedy pomyślę, może jeszcze raz, ale na pewno jest lepiej niż było. Nowego z tego nie zrobię przecież. Można by było kupić nowe na Allegro albo od kogoś, albo od jakiegoś mniej zużytego poloneza, no ale na pewno nie jest nie jest źle, no na pewno jest lepiej niż było. No dobra, teraz czas na podkład. Tutaj Andrzej nakłada. Może z tej strony pokażę, żeby widać już z przodu jest nawet trochę nałożone. No dobra, teraz ściągamy klapkę. Na szczęście jest tylko na krzyżaki, żeby dobrać kolor dachu. Trochę porysowana od wkładania kluczyków, ale zdemontowana. I kolor się pod tym dobierze.
Andrzej mówi, że trzeba zmatować. I tutaj jeszcze w dwóch miejscach, nie, w trzech nawet, były jakieś takie drobniutkie wgniecenia, no to... Szpachla też była? Chyba nie. Była, była, tak? A tutaj była szpachla? Tak. A, czyli już nagrane też, tak? No i super, no. Dobra. Tymi drzwiami jest komora lakiernicza. Właśnie w tym momencie trwa malowanie mojego Poloneza Karo Plus. Nie możemy tam wejść, ale chyba słychać, że pracuje ten odsysacz pyłu i farby. Bezbarwny na ten kolor nałożony, tak? Też trochę? Dobra, nie. Zapraszam, jak ktoś lubi pospać zaraz. Za darmo. Trafę dobrze daje. Nara. Mogę pójść z tobą? Na chwilę. Mogę wejść teraz na chwilę? Proszę zwrócić uwagę, już dach pomalowany właściwym kolorem. Jest to tak zwany 42U kod lakieru. No i teraz będzie Andrzej tutaj malował bezbarwnym. No dobra, to ja chyba uciekam, bo są niektóre takie komory z szybą do oglądania, żeby klient mógł oglądać, no ale ja uciekam, ponieważ tutaj takiej szyby nie ma. Dobra. Trwają tak jak słychać. Serio, szkoda, że nie mogę wejść w środku tego pokazać, ponieważ są niektóre zakłady lakiernicze, które mają taką szybę plexi, czy lustro weneckie, gdzie można wejść po prostu do osobnego pomieszczenia, osobnej kabiny i oglądać, jak lakiernik właśnie maluje swój samochód, prawda? Tutaj akurat tego nie ma. No ale myślę, że w niektórych takich już większych zakładach lakierniczych już właściciele o coś takiego zadbali. Często coś takiego się właśnie widzi właśnie w programach telewizyjnych, na przykład Fanie Czterech Tułek czy na TVN Turbo. No tutaj akurat nie mogę tego pokazać, no ale może jeszcze kiedyś będzie okazja w jakimś innym zakładzie lakierniczym. Chociaż Polona Zaborowicza też mam zamiar tutaj właśnie u mojego znajomego też pomalować. Może, nie wiem, postawimy kamerę ukrytą właśnie za jakimś plexi i zobaczymy, żebyście widzieli, jak ten etap malowania przebiega. Tutaj jeszcze chciałem pokazać właśnie tę puszkę z tym lakierem, jak to wygląda. Właśnie jest to 42U i właśnie ten kolorek. O, właśnie teraz tutaj Andrzej poświecił, więc tak to wygląda. Już większość lakieru została zużyta. No może resztka starczy na jakieś zaprawki gdzieś tam, gdzie jakaś drobna rdza się pojawia. Zobaczymy. 42U, tak jak mówiłem. Będzie wyglądać
No i super. Nie widzisz stąd. Trochę widać. Nie widać. Trochę widać. Oszukuję, przed zwykłym. No tutaj lepiej, no rzeczywiście, racja. A sklep kłamie przed zwykłym. No nie widziałem, że aż tak dobrze będzie, że można będzie się obejrzeć jak w lustrze. No dobra, proszę zwrócić uwagę teraz, właśnie Andrzej połowę dachu wypolerował, proszę zwrócić uwagę, jak wygląda z lewej strony, jak z prawej. No spróbujmy, ja tutaj nastanę na ten taki stołeczek, czy faktycznie można się obejrzeć jak w lustrze. No pewnie, że tak. Zobaczcie, jak w lustrze. Kiedyś całego go wypolerujemy, oczywiście nie dzisiaj i nie od razu, bo to też kosztuje, ale wypolerujemy go całego, żeby lśnił, no i potem się wosk nałoży. Jak nie? Odpakowywanie prezentu przecież jest teraz. Zasubskrybuj mój kanał. W następnym odcinku. Niech was kurwa szlak trafi. Wszystkie kable polutowane. Gdzie? No dobra, teraz kolor właściwy. Czyli 42U. Ten ciemnozielony metalik. No dobra, uszczelka przymocowana na silikon. Ten taki czarny. Zapraszam do kupienia koszulek z polonezami, które sam narysowałem. Kupując te koszulki, wspierasz mnie i rozwój mojego kanału.